Łukasz Karpiel, program Czas Maryi, czyli program, w którym mówimy, jak Matka Boża przygotowuje nas na powtórne przyjście swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moim i Państwa gościem jest Pan Waldis Grinsztajn, witam serdecznie. Już znany z tego programu, ale dla tych, którzy by pierwszy raz widzieli, przedstawię naszego gościa, podróżnik, działacz katolicki, pisarz, a nade wszystko znawca tematyki objawień maryjnych. Szanowni Państwo, ten program, takie rozmowy, nasz kanał, nasz portal, nasze produkcje filmowe, tak, to wszystko tylko dzięki Państwa wsparciu, za które serdecznie dziękuję i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie, bo bez Państwa wsparcia tego by nie było. Nie są to słowa takie powiedziane od tak, ale to jest prawda. Więc zachęcam i zapraszam. A dzisiaj uwadze, polecam Państwu wyjątkową wspólnotę Apostolat Fatimy. Jeśli Państwo żyją o tym, co Matka Boża mówiła do nas w Fatimie, albo chcieliby poznać to objawienie i dołączyć do wyjątkowej wspólnoty, wszystko w opisie tego filmu. Zachęcam, zapraszam o dołączanie do apostolatu Fatimy. Panie Waldisie, podróżujemy dalej i wracamy do Ameryki Południowej. Aparecida, Brazylia, jest początek XVIII wieku, 1717 rok. I wyjątkowa historia, kolejna wyjątkowa historia, ale historia z Matką Bożą nie może nie być wyjątkowa, z rybakami, co jest już w ogóle bardzo symboliczne. Opowiedzmy. Bo pierwsze, co ja chciałem mówić, jest takie. Mówiliśmy niedawno o Matka Boska Pokoju w Salwador. Salwador to jest na Ameryce Południowej mały kraj, ale figura jest duża, jest wysoka jak człowiek. Brazil, gdzie jest gigantyczny kraj, 8 milionów kilometrów kwadratowych, patronka jest, figura jest mała, 36 centymetrów. I to ciekawy kontrast. Ale jak jest historia dokładnie ta figura? Bo ona się nazywa po portugalsku Nossa Senhora da Conceição Aparecida. To znaczy Nossa Senhora Conceição, Matka Boska Poczęcia. I aparecida. Co to znaczy aparecida? Aparecida jest pojawiła się. To znaczy ten, która pojawiła się niespodziewanie. Mm-hmm. Apareceu. Jest nagle tutaj. I właśnie jesteśmy na początku XVIII wieku. Wojwoda o São Paulo podróżuje, bo aparecida jest, dzisiaj jest miasto, gdzie jest między Rio de Janeiro, gdzie był dużo czas stolica Brazylii, a São Paulo jest zawsze był najbardziej dynamiczne miasto w Brazylii. I ona aparecida jest gdzieś na środku. I wojwoda podróżuje. I oczywiście to jest wielka okazja. I w tym czasie Brazyl miał bardzo małe ludzie. I będzie w miasteczka wieś. Więcej niż miasteczka w ten czas, gdzie nazywa się Guaratinguetá. Typowe imię Tupi, ten Indian Tupi. Bo. I to jest mała wieś i wtedy, bo to jest wojwoda, to jest autorytet, wtedy się spotykają no, wszyscy ludzie tam i mówią, no wszyscy, każdy może tu powinien pomóc. I tam są rybacy. I desi... Wysoki urzędnik przyjeżdża do takiej małej wsi, tak? Tak, tak. To jest wielka okazja, tak dalej. Jasne. Wtedy decydują, tak dobre, proszę, ten rybacy muszą też iść, bo potrzebujemy jakaś ryba. I są ci rybaków, gdzie nazywają się Domingos Garcia, Felipe Pedroso i João Alves. Nazwisko są typowe nazwisko, że bardzo dużo ludzi ma, to znaczy to nie, jest, to są, nie, nie są nazwiska szlachetne, ale specjalne znane. Mieszkańcy, to, mieszkańcy te, w tej wioski. Dobre. I oni idą tam do rzeka i łabią na sieć. Ale nic nie mogą słowić. Wtedy jeden raz, puste. Dwa razy, puste, co to jest. A tam urzędnik czeka na ucztę. Sytuacja trudna, bo... I w danym momencie... Dobre, sieć rybaczka znowu, nie ma ryba, ale jest figura, mała figurka, Matka Boska, ale bez łoba. I to jest dziwne, bo figurka powinna znajdować się na dnie rzeki,
a nie pływać w wodzie, co, jak sieć będzie dostać tego. Ale oni płacą to żywne i no, dobre. Jeszcze bez głowy? Bez głowy, dobre, ale zostaje ta figura tutaj, znowu sieć i wraca. Bez ryba, ale teraz ma głowa. I to bardzo, bardzo żywne, bardzo żywne. Bo dobre, ale potrzebujemy ten rybę. Co? Trzeci raz, a teraz tak, pełne ryby. I wtedy to nie, to coś nietypowe tutaj. I oczywiście oni wracają, udają ten drive tam do komitetu i organizuje tego wszystkiego. Ale komentowali też, patrzycie ta figura, ta mała figura, o Matka Boska Poczęcia, co się stało. I ciekawe to, i ta figura został w domu, ten Felipe, 17 lat. I ludzie modliły, ale to komentowali jak tylko ciekawe. Ale dlaczego, co się stało, że ta figura nagle jest patronka całej Brazylii, jest ultra znana, nie ma małe miesze w tym gigantycznym kraju, nie wie, co to jest zaparecida, to jest niemożliwe. Każdy wie, co to jest zaparecida. Są nie wiem ile farm, ile sklepy je nazywają się Aparecida, to gdziekolwiek ta figura jest, widzimy to jest... Od wioski po metropolię. Tak, tak, gdziekolwiek. I co się stało, że ona zaczyna być tak popularna, że dziś jest patronka? Właśnie, że są bardzo dużo, ale bardzo dużo cudy. Cały czas, literalnie, cały czas to nie jest jedno czy drugie, to jest cały czas cuda tu, cuda tam. Gdyby możemy tak mówić, mała cuda, czy cuda, że pomaga jedna rodzina, drugi, gdzie widzieli tylko małe osoby, ale cały czas jedno, drugi. I kiedy zaczynają się takie cudy już, 1800, na początku XIX wieku, 1834 roku, budowali pierwszy koszu, że jeszcze jest tam, piękny koszu, do Matka Boska, a trochę więcej niż 100 lat, bo potem 1955 ten santuarium, gdzie teraz jest i to jest gigantyczne. Bo, ale dlaczego właśnie, dlaczego kiedy jest ten dzień Matka Boska 12 października są miliony, to jest niemożliwe. Ja byłem tam w Aparecida, nie wiem ile razy, bo ja mieszkałem w Brazylu, chyba 20 czy 30 razy byłem tam. I dzień 20 października literalnie nie ma mieszy. To jest gigantyczna basilika, ale literalnie nie ma mieszy. Są tysiące, tysiące, tysiące ludzi, że jadę tam. I jest właśnie, bo są tyle cudy, że nawet dzisiaj jest możliwe czytać w gazety o tym cudzie. Bo pierwsze cuda taki znany historyczny był niewolnik, że on był prześladowany przez jego właściciela. I on uciekał dokładnie do kaplica i modlił do Matka Boska, że on chce być wolny. I faktycznie łańcuchy pękły. I wtedy właściciel się orientował, że, tu jest... że Matka Boska nie chciała, że on będzie niewolnik. I faktycznie koszu katolicki jest przeciwko ten niewolnictwo, to jest oczywiście degradacja, to nie jest dobre. Zapomina to... albo nawet się zakłamuje, nie? Jak tak, tak. Był zawsze. I to zawsze jest symbol dobry, to jest niewolnik fizyczny, osoba, ale specjalny. Nie możemy być niewolny od grzechu. I Matka Boska nas pomaga, w tym sensie jest bardzo symboliczny. I to był pierwszy, ten łańcuchy są jeszcze tam, bo jest sala obok basylika i nazywa się Sala dos Milagres, sala cudów. Tak. I tam jest wszystko, ale literalnie są tyle rzeczy, ja nie wiem, to nawet nie ma napisane, co się stało. Tylko ludzie, gdzie ma cudy, idę tam, oddaję bardzo często swoje zdjęcia, bo to są cudy nowe teraz, nawet filmują wszystko. I oddają zdjęcia i jaki... Na przykład, gdyby to było dziecko, zdają jakie ubranie ten dziecko miał, czy ten ubranie miał, kiedy był ten cud, coś takiego. Bo jeden najbardziej znany też o ten cud był jedna dziewczyna, że niestety ona była ślepa, od urodzenia była ślepa. I oni mieszkali w miasto Jaboticabal. Jaboticabal to jest daleko.
od Aparecida, to jest 400, coś, prawie 500 kilometrów daleko. I oczywiście w tych czasach, mówiłem, w czasach, gdzie nie jak dzisiaj, jest autostrada obok Basilika i łatwo jechać tam. Ale w tych czasach to w Brazylii drogi nie były dobre, pociągi nie zawsze byli, ludzie musieli iść na piechotę czy na konie. Ale matka, bo ta dziewczyna decydowała nie. Jedyne możliwości jest jechać do Aparecida, bo bez tego nie ma co robić. I wtedy ona miała dziecko w rękach i poszła tam. I się zbliżają do ten stary, bo to jeszcze był w XIX wieku, do ten stary basilika. I kiedy się zbliżają, ona miała szok, bo nagle dziewczyna mówi, ale ładny kościół. I to jak ładny kościół? Tak, ten ładny kościół tutaj. Ona zaczynała widać. I to jest to, że każdy mogę zobaczyć. Też na przykład są tyle cudy, tam jest trudno. To nawet bardzo często, kiedy modlimy, w Brazylii ludzie są bardzo otwarty, bardzo łatwo mieć relacje z ludźmi. I kiedy modlimy z ludźmi, jest tam, w Basilika. Bardzo często jest tak, nie, ja jestem tutaj, bo Matka Boska nas pomagała. Na przykład była jedna pani, że mówiła dla mój przyjaciel ta historia, że swoje dziecko grał pod ciężarówką i w danym momencie idzie tam kierowca i startuje. I kierowca nie widział, że dziecko jest tam. I wszyscy myśleli, no dobrze, teraz dziecko umarło. I oni zaczynali mówić, Matka Boska Aparecida, proszę o pomoc. I wtedy kierowca słyszał to i hamował. Ale już myśleli, bo ten dziecko już nie żyje. Nie, dziecko miał małe rany, ale nic się nie stało, co jest niemożliwe. Groziło przecież oczywiście. Tak, co jest niemożliwe, normalne ten dziecko. Mhm. I to cały czas jest coś takiego, jest ciekawe. Na przykład dzieci padają nad wodę i normalnie musieli się utopić. Ale nie, nagle są tam mała wyspa, rzeka, nikt nie wie, jak poszedł tam. Na przykład santuarium ma strona internetowa, że ludzie mogą pisać o wszyscy ten łaski i tak dalej. I na przykład teraz ja widziałem, był biskup, że pisał tam, że on dziękuję Matko Boska Aparecida, bo to jest... Ten biskup nazywa się Onésimo Alberto, on jest biskup z Rio do Sul w Santa Catarina. I on miał infekcję bakteryjną, bardzo poważna. On miał 15 operacje chirurgiczne. Został 90 dni w szpitalu i wszyscy już myśleli, no dobrze, będzie umarł. I on mówił do figury Matka Boska, proszę o pomoc. I nagle on zaczyna czuć się lepiej. I właśnie on poszedł tam do Aparecida, aby dziękować. I mówił to otwarty, nawet pisał do ten strony internetowej. Są bardzo dużo cudów. To jest ciekawe. To jest, aby Matka Boska pokazuje, że ona jest matka wszystkich, każdy. To nie jest, tylko jeden cud tutaj, drugi kilka lat potem tam. Nie. To jest jedno tutaj, drugi tu, jedno na północ, jedno na południe. No uderzające jest na pewno to, że początek tej historii to są właśnie rybacy. Tak, to coś normalne, to przypomina tak, też. Tak, normalne ludzie, nic specjalnego, jasne. Ale to jest ciekawe, jak Matka Boska ona się adaptuje do mentalności w każdy kraj. Mhm. Brazylijczycy, oni są bardzo miłe. Oni są spokojni, oni nie lubią wojny. To nie jest jak reszta Ameryki Południowej, mamy wojnę domową cały czas. W Brazylii wojny domowe minimalne, to prawie nie ma. I oni zawsze spróbują, nie, to zobaczymy, jak to robimy. Oni mają słowo jeito, dar un jeito. Spróbować kombinować, czy co zrobić, aby uratować sytuację. I w tym sensie, bo oni są tak miłe, Matka Boska też pracuje, w tym sensie jest cały czas, to jest... Tak, wie do, Matka Boża wie doskonale, do kogo mówi. My mówimy małe cuda, to nie ma małe cuda, stricto sens, ale jak małe cuda tutaj, małe cuda tutaj, małe cuda tam, ale cały czas, gdziekolwiek.
I na przykład w telewizji, cały czas wyłączę telewizję, idą tam do Parysidy i pytają, a dlaczego pan jest tutaj? I na przykład jedna pani mówi, nie, ja miałem córkę z porażnieniem mózgowym. To bardzo poważna ciężka choroba. Ciężka choroba. I też modliłem do Matka Boska Parysida, że aby dziecko będzie mieć życie normalne, nie takie. I nagle lekarze nie wiedzą dlaczego, ona zaczyna być lepsza, a Disha jest tu obok mnie. Idziemy, aby dziękował Matka Boska Parysida. I jeśli można, to takie trzy aspekty z tego proszę, abyśmy rozwinęli. Pierwsza sprawa to jest zaufanie tutaj, bo z tych cudów, z tych historii wynika, jak ważna jest ufność w opiekę Matki Bożej i też konieczność, potrzeba podziękowania za otrzymane cuda, bo to nie zawsze idzie w parze. To jest tak jak tak, niestety. W historii biblijnej, że w tylu było uzdrowionych, a tylko ty wróciłeś. Tak. O tej wdzięczności warto pamiętać. I to jest ciekawe też, bo to idzie bardzo dużo z ten charakter brazylijski. Właśnie, bo oni są bardzo miły, są bardzo otwarte. Oni bardzo dużo dziękują. To jest bardzo łatwo, oni lubią robić coś. Ta osoba robi coś dobrego dla mnie, oni jak czują, obowiązuje, że ja robię coś dobrego. Ta wzajemność. Tak, wzajemność. Uh-huh. I wtedy Matka Boska pomaga mi w tej ciężkiej sytuacji. Ten dziecko jest chory, czy ten brat miał wypadek, czy brakowało pieniądze, cokolwiek będzie. I ja też coś muszę robić. Uh-huh. I faktycznie widzimy, tam jest Aparecida, figura jest w tym nowym santuarium. Figura jest na szanie, trochę wysoko, kilka metrów, co wszyscy mogą widać. A idziemy tutaj, są kilka, jak pasy tutaj, i widzimy figura. A figura jest tutaj i tu jest basylika, dokładnie ołtarz jest tam w centrum. I widzimy bardzo dużo ludzi, że Brazylijczycy, właśnie bo to jest taki charakter narodowy, bardzo często oni płaczą, to zaczynają płakać. I nie ukrywają, nie płakają, bo muszą dziękować, bo oni czują, że Matka Boska był blisko. I to uwielbiają. I wtedy bardzo dużo ludzi faktycznie się nawróci, bo miał problemy i kiedy widzi, czy kiedy czuje, Matka Boska pomagała, mówią, nie, ja muszę się zmienić. To ona tak robiła, ja też. Tak, dlatego warto też pewnie w modlitwie nie tylko prosić, ale dziękować. Ale dziękować. A dziękować. I tutaj ten przykład tej objawienia w Aparecida nas na pewno na to przywodzi. I drugi wątek to Matka Boża jako królowa. Bo rozumiem, że jest tak też odbierana i można nawet powiedzieć, że Matka Boża wybrała to miejsce, właśnie wybrała tą Aparecidę, bo tamta figurka przecież się w cudowny sposób znalazła. Tak, to jest bardzo nietypowe, co minimalne możemy mówić, jak ona nagle pojawiła się tam, jest Aparecida tam. I ta figura jest ciekawa, bo to jest terrakota, to nie jest drzewo i to jest ciemna, to jest bardzo ciemna figura. Brazylijczycy mówią taki amorenita, taka... Moreno to nie jest czarne, to jest takie ciemne. Ciemny kolor, la morenita, a moreninha. Ale to jest miło, to znaczy są bliski. One lubią czuć, że Matka Boska jest blisko. I właśnie Matka Boska Parysida jest blisko, jakkolwiek. Są tyle cudy, że to nie jest elitarne, to nie jest tylko do takiej grupy. Ona nie robi specjalnie do tamtego, to nie jest tylko na północ. Czy tu, nie centrum, to jest więcej na wybrzeże Brazyl, ale nie, cudze są gdziekolwiek, cały kraj. A to przywodzi na myśl takiego dobrego monarchę, czy dobrą monarchinię w tym wypadku, królową, która troszczy się o swoich ludzi. Tak. To takie tutaj porównanie wydaje się być adekwatne. I jedna rzecz, takie pytanie też pewnie się nasuwa, jeżeli bo pan był w Aparecidzie. Jak to wygląda w kontekście na przykład sanktuariów polskich? Na przykład, bo tu taka paralela z Częstochową mi się układa. To jest ciekawe, bo Europa jest bardziej, bo jest specjalnie Polska, jest bardzo formalna. Kraje Ameryki Południowej są bardziej takie spontaniczne, mówimy. I oni zaczynają budować ten sanktuarium. 1955 roku.
ale powoli, powoli, trochę tu, to jest też gigantyczne i tego. Papież Jean Paweł II był tam w 1980 i decydowali robić, że teraz jest inauguracja, ten santuarium. Ja nie był skończony. Co nie przeszkadzało zainaugurować. Ale nie skazało, inaugurowali wielka ceremonia i tak dalej. I ostatni raz ja byłem tam, oni jeszcze pracują, bo to jest gigantyczne. Oni robili struktura ten santuarium, ale jeszcze brakuje, wszystko co jest dekoracja. I to idzie powoli, powoli, trochę tu, ale jest lepsze, dużo lepsze niż było na początku. I oni, ten nowy wielki santuarium jest tutaj, ten stary jest tu na górze i jest tyle ludzi, idzie od jedno do drugi, i oni musieli robić literalnie most. I że idzie do ten stara basilika w centrum miasteczka do nowa basilika. I faktycznie, kiedy jest ten 12 października, to jest rzeka ludzi, to jest niemożliwe. Ludzie nie mogą zostać w tym most, bo tyle ludzi idzie na górę i na dół. I kiedy pytamy, jest ludzie, wszyscy mieszczą w Brazylii, nie tylko blisko Brazylii, tak gigantyczne, normalne. Myślimy, no to będzie tylko ludzie maksymalne między Rio a São Paulo, to jest dużo ludzi, wystarczy. Nie, są pielgrzymki, że idą, nie wiem co, tydzień na samochodzie, czy... Z bardzo daleka przybywają. Bardzo daleka. A Brazylia jest krajem... Kraj gigantyczny. I oni jadą tam i ciekawie jest to, jest interesujące zobaczyć, nie tyle, kiedy oni są tam, bo oni się koncentrują oczywiście w Matka Boska, ale kiedy wracają. Bo Brazylijczycy są takie aktywne, Łaciny, kraje Łaciny są takie aktywne, ale kiedy wracają są bardzo spokojne. Jest interesujące zobaczyć, kiedy już się skończy msza, wszystko i wrócą do samochodzie. One są bardzo spokojne, refleksywne i to jest ciekawe, jak ta akcja Matko Boska do duchy, że dobre, moje dziecko, ale proszę myśleć. Spokój się i w tym sensie też, że oni będą mieć refleksję i coś pamiętać o Aparecida. No tak, oczywiście. I a gdybyśmy chcieli takim podsumować takim przesłaniem, jaki płynie właśnie z Aparecidy, ale nie tylko dla Brazylii, do Brazylijczyków, ale przecież na cały świat, tak samo i do Polaków, to na co by warto zwrócić uwagę jeszcze? Ja myślę, to ten fakt, że jak oni czują, Matka Boska jest blisko, tu też potrzebujemy czuć to. Bo bardzo dużo ludzi ma taka powstała trochę jak akademiczka. No dobre, święty są tam daleko i Matka Boska jest tak doskonała, że bardziej daleko i Bóg, bo nie mówimy, strasznie daleko. I to nieprawda. To jest ciekawe. Bóg chce być blisko nas. To zależy od nas, co jest bliżej. A Matka Boska też. A Matka Boska chce nas pomóc. To my, że możemy zostać daleko, ale ona nigdy nie będzie daleko od nas. Bo matka nigdy nie jest daleko od swoich dzieci. Każda matka chce być obok. Każda matka chce być tam, gdzie słyszy, kontroluje, pomaga, co dzieci robią. I w tym sensie robi, że dzieci będą dobre osoby, że się kierują, uczą się religię i będą blisko Boga. I ja myślę, że to Aparecida mogę nas pomagać na to, patrzeć jak oni są bliski, oni proszą o cuda. Bardzo często. I Matka Boska daje ten cud. Cały czas. Nie boją się tego nie boją prosić. Się. Prosić. Nie boją się prosić o cuda. Dlaczego? Bo jest matka. Kto się boi prosić swoją matkę o pomoc? To nie ma sensu. Tam się często pojawia Nostra Senhora, Nossa Senhora Aparecida. To jest piękne. A Emanuel, Bóg z nami przecież. Bóg z nami. I o tego się warto uczyć, na tym warto medytować. Bardzo pięknie dziękuję. Rozmawialiśmy o Aparecida, o figurce, o historii, znalezieniu i o tym, jakie przesłanie płynie też stamtąd dla nas, dla Polaków. A moim i Państwa gościem był pan Waldis Grinsztańc, Bóg zapłać. A to był program Czas Maryi, a raz jeszcze zachęcam do zapoznania się z wspólnotą apostolatu Fatimy. Czym jest, jak żyć objawieniem fatimskim, jak go propagować. Zachęcam, wszystko w opisie tego filmu. A ja nazywam się Łukasz Karpiel, kłaniam się nisko i do zobaczenia.